Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy kilka paczuszek na nowy event Freeze, a do tego trzeba wam powiedzieć, co warto wybrać, jeżeli chodzi o słabe ikony, no bo w końcu mamy słabki, no i trzeba podjąć słuszną decyzję. Jaką? Zobaczcie sami. Startujemy! Czyli w pierwszym sezonie będzie 8 swapów, a w drugim sezonie dadzą pewnie 9 swapów, bo chyba 17 można zdobyć razem, z tego co tak naliczyliśmy, bo tutaj no faktycznie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i potem tutaj te trzy niżej to są paczki do zdobycia, a nie swapy, no i to już trochę zmyliło. No dobra, czyli to jest 5 i potem tutaj sprawdźmy jeszcze i tu są 3, czyli jest razem 8 swapów, tylko 8 swapów do zdobycia, to bardzo szybko idzie zrobić te 8 swapów. No ale teraz pytanie, na co najlepiej wymienić te swapy tutaj w tej zamianie, czyli tak, Thierry Henry, na sam początek pierwsza informacja, karta, której nie warto robić, za 17 swapów Thierry'ego Henry'ego, który jest na pewno solidną kartą, ale no wydaje mi się, że poprzednie FIFA zweryfikowały bardzo szybko kartę jego na pozycji LS-a. Auri, jak już to na NC, no tutaj ten LS bardzo, bardzo słabo. Tutaj jest podstawowa ikona do wyboru, czyli ikona Baby, ale pik. Czyli dostajemy aż 3 ikony z jednego pika za 17 swapów. Jest to ciekawa opcja. Tutaj mamy średnią ikonę Medium, ale 89+. Czyli 89 lub więcej. Okej, okay. To czyli tam jakiś Jarek Littmanen czy Nakata nie poleci. Natomiast wiadomo, że tylko jedna poleci. No dobra, tutaj jest według mnie jedna z najciekawszych opcji, bo jest ikona średnia lub Prime. I tak naprawdę uważam, że ta ikona pośrednia lub Prime jest lepsza niż ta za 16 swapów. To jest różnica jednego swapa, a można trafić Prime. No i Prime, no to już nam naprawdę może polecieć kozak, więc uważam, że ikona Prime jak najbardziej tu jest godna wyboru i myślę, że chyba w to pójdziemy. I chyba w to pójdziemy i na raju, i na akademii. Chyba, że zrobimy może gdzieś jakiegoś pika. No ale, no zobaczymy. Tutaj Frank Rijkaard na SPD, karta jak najbardziej ok. Myślę, że na kilka miesięcy spokojnie sobie poradzi Rijkaard. Kuman. No tego pana nikomu nie trzeba przedstawiać. Kuman tylko i wyłącznie to jest karta do gry w momencie, kiedy ustawimy go w trakcie meczu na SPD. Inaczej nie ma opcji. To jest zawodnik, który ci wybiega do ataku. Ma pracowitość zawodnika high w tym ataku. Obrona średnia. No to więc no taki obrońca... No nie zrobimy na pewno jakiegoś Oro Foot Champion z takim zawodnikiem. I to mi się za bardzo nie podoba. Tutaj jest średnia ikona. Średnia ikona za 12 swapów. Naprawdę dosyć tanie są te opcje. Davor Šuker, zawodnik jak najbardziej w porządku. Natomiast uważam, że to jest karta na najbliższe maksymalnie 2 miesiące. Biorąc pod uwagę to, co EA robi, więc to też trzeba się zastanowić, czy nie lepiej zaryzykować. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, większość graczy kończy grać FIFA po miesiąc po toty, może 2 miesiące po toty, więc trzeba iść YOLO i wybierać te paczki, tak naprawdę. Tutaj jest ikona podstawowa lub średnia i tylko 10 swapów na to potrzeba. George Hadzi, grałem tym Hadzim, jak najbardziej w porządeczku, 9 swapków za niego jest do zrobienia na środek pola, no, ale przede wszystkim to jest karta na jakieś tam SPO. Próbowałem go też na skrzydle, no, ale na tym skrzydle sobie średnio radził, więc LSPO, PSPO to w przypadku George Hadziego to raczej jest średni pomysł. Potem podstawowa wersja ikony, czyli ikona Baby jest za 8 swapów, czyli jak wszystkie swapy zrobimy w pierwszym sezonie, to już możemy sobie zrobić taką ikonę Baby. Te Baby ikony są naprawdę spoko ogólnie. I tak się zastanawiam, 8, ale jak jest 17, no to i tak będzie ciężko, żeby tutaj coś jeszcze wykminić ciekawszego, nie? Bo 17 swapów nam i jej da. Ja bym zbierał już, jak już robić jakąś paczkę, to chyba warto zaryzykować się na Medium lub Prime bez kombinacji. I teraz wam powiem ciekawostkę, bo Nemanja Vidić jest za 7 swapów, tylko 7 swapów. I teraz wam powiem moją opinię, bo nie wiem, czy ktokolwiek miał Vidicia. Ja miałem Vidicia przez 2 albo 3 Foot Champions i jak przyszedłem na Ferdinanda, to jest taka różnica, że sobie nie zdajecie sprawy. Naprawdę przestrzegam trochę przed tym Nemanią Vidiciem, bo uważam, że zwykła karta Varana po prostu go połyka, tak o. Więc uważam, że zwykły Varan niestety jest lepszy od ikony Baby Vidicia.
Widzisz, to było takie moje marzenie w tej FIFA, które spełniłem bardzo szybko, ale niestety moje marzenie o najlepszym duecie Manchester United na środku obrony Ferdinand Vidic szybko minął, no jak zagrałem dwa razy podczas FUT Champions z Vidiciem. No i niestety no z tym panem elity nie wbiłem, potem zamieniłem go na Ferdinanda, no i ta elita już biła. Potem mamy tutaj 25 piłkarzy 83+. Tu może być totalne oro, ale to jest chyba zdecydowanie paczka, którą warto zostawić na toty, jeżeli coś takiego zrobimy, czy nawet 5 piłkarzy 85+. Więc jeżeli mamy 17 swapów, no to powiem wam, mój wybór jest taki. Ikona średnia lub prime, to jest 15 swapów i za dwa swapy możemy sobie wybrać jeszcze dwie paczki ultimate na toty. No i ten zestaw 17 swapów zostaje fajnie wykorzystany. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o swapy, o moją decyzję. Według mnie nie opłaca się brać żadnej karty, którą dali tutaj. Lepiej zaryzykować już w paczki. Wiadomo, może wypaść gorzej, no ale to jest tylko gra. Mamy się bawić. Wiadomo, że będą tutaj wzloty i upadki w tych ikonach, ale według mnie totalne jolo. No jeszcze ta średnia ikona 89+, ciekawa jest, ale wydaje mi się, że no Prime, to Prime w nazwie motywuje, żeby to zrobić. Bo jej napisało, że będzie jednak 18 swapów, czyli będzie, czyli jak my zrobimy sobie naszą ikonę Prime, to jest 15 plus 3, a te 3 to chyba jest, o właśnie, 5 piłkarzy 85+, albo dwie paki Ultimate. No to będziemy musieli podjąć decyzję, ale to będziemy się dopiero martwili w styczniu. No ale wiadomo, można zrobić, jakby jest 18 swapów, to można jednak zrobić dwie ikony. To też jest plus, to też jest duży plus tego wszystkiego. No to otwórzmy jeszcze paczuszki, słuchajcie. Na nowy event zrobiliśmy sobie całe ważne mecze. Nawet spoko paki były za te ważne mecze, więc zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. Natomiast nie liczyłbym chyba na jakieś cuda. No, kuszą teraz te paczki. Najbardziej mnie kusi ta paczka, gdzie jest tych 25 piłkarzy 83+. To jest ciekawa paczka, tam będą dymy. No dobra, jeszcze dwie paczki. Jeszcze paka za 25 i paka za 45, no zobaczymy. Kurde, ciekawie to wygląda, ciekawie. Mamy ekrany. Okej, SP? A, Valverde, no ale Valverde chyba, no ta wartość za niego już pospadała, tak mi się wydaje. No ale na początku pamiętam, jak po 70 tysięcy chodził. No ale to jest fajna karta tego Valverde, ale teraz na poziomie 4000, taka fajna karta. Aż się wierzyć nie chcę. Musi dać. Musi coś dać, więc zobaczmy. Paka za 35k. Da. Ekrany. Godin? Nie, Jimenez. Okej. Okay. No to są dosyć ważne karty, bo te overale coraz więcej są warte, więc taki Jimenez na pewno się przyda. Ale za wiele z tym Jimenezem nie zrobimy. Ale jeszcze myśliwy, jastrząb, spoko. Już jaki skład? PL95, ok. Dobra. Przy porażce myślę, że to jest ciekawy pomysł. Zagrać z chłopem, co ma PL95 i resztę, i spółkę tutaj. No dobra, Johan! 1-0! Nie będzie Pele pluł nam w twarz. I Rayo Esports, 1-0. No i to mi się podoba. Dobra, jazda! Jazda. Rayo, gwiazda, już piłka do Johana Cruyffa. Johan Cruyff kapitalnie wychodzi przed Gomeza. Johan Cruyff! I to będzie gol! 2-0, ależ cudowne podanie. Cristiano Ronaldo zerknął. Menedżer na radar posłał piłkę. No i widzimy dymy. Dymy na stadionie Rayo. Ależ tam fanatycy Rayo. Tutaj widzimy, eksploduje ich radość. I to dosłownie. Uwaga, tymczasem João Felix. Nie, bo to też trzeba się przyzwyczaić, ale powiem wam. Kapela. Ładnie. No, na tego pana trzeba uważać. Oj, będzie 2-2. Piękne 2-0 było. No teraz 2-2. Niezbyt mi się to podoba. Patrzmy, Renato. Nic z tego. No i Neymar. Ależ pięknie teraz Neymar minął. Neymar. 3-2. No farcie trochę. Fajna opcja jest z tym, że bot wychodzi. O, Aguero 3-3. Ronaldo. Neymarek 4-3. 70 minuta, mamy to. Neymar. Neymar, to może być koniec.
To musi być koniec. 5 do 3. Ajajaj, 5-4. Strasznie dużo bramek pada tutaj na tej nowej generacji. Kurczę, Jezus, jakie staty ma. Dopiero teraz zwróciłem uwagę na te statystyki Pele na karcie. Matko jedyna. Ciekawe, ile ta karta jest warta. Zobaczmy... Mbappé... 5, 6-4. A, 10 bramek w meczu. O, byczku. 6-5? No, ale chyba rywal już nie da rady wygrać tego spotkania. Tym bardziej, że Neymar po prostu strzela. No i sędzia powinien zakończyć ten pojedynek. Chociaż nie kończy. I jednak kończy. Dobra, wygrywamy. 6-5. Naprawdę działo się wiele. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No a my widzimy się dzisiaj na co najmniej dwóch live'ach, także sprawdzajcie na Facebooku. Trzymajcie się, na razie.